okres historii polskiego kina, który teraz omówię, między mniej więcej 1969 a 1975 rokiem, nie ma jakiejś osobnej nazwy w historiografii, ale jest wyjątkowo ciekawy i bogaty w osiągnięcia. Wart więc specjalnego omówienia. Ma on też swoje uzasadnienie historyczne pewne, choć mało oczywiste. To jest okres po takich dramatycznych, przełomowych wydarzeniach 1968 roku, kojarzonych w Polsce przede wszystkim z marcem i jego konsekwencjami, a poprzedzający równocześnie powstanie na pół legalnej, na pół oficjalnej, wyraźnie zaznaczającej się opozycji politycznej około roku 76. I w dodatku, co ciekawe i paradoksalne, to wszystko, co dotąd mówię, jest takie, sugeruje duże upolitycznienie. Tymczasem ten właśnie okres bogaty jest w takie osiągnięcia kojarzone z czystą sztuką, z postępem estetycznym. Ze względu na układ pokoleniowy autorów filmów, wtedy powstających, a będę mówił jednak o filmach tych najlepszych, wyróżniających się, pominę mnóstwo słabszych, co zresztą wiąże się z tym, że w tym czasie strasznie narzekano na polskie kino, na upadek i tak dalej, a teraz z dystansu widać, jak ono było ciekawe. Więc ze względu na układ pokoleniowy, to wyraźnie wyróżniają się takie dwie grupy, młodszych i starszych, co zaznaczam w tytule tego wykładu. Tak zwane kino młodej kultury, duża grupa debiutujących w tym czasie reżyserów z roczników późnych 30., wczesnych 40., a po drugie kino reżyserów starszych, głównie niedawnych twórców szkoły polskiej, którzy mają świetny okres, taki comeback artystyczny, uzyskiwanie nowego oddechu. I te dwie formacje wzajemnie się wspierają, wzajemnie się dopingują, dając rzeczywiście bardzo ekscytujący rezultat. Więc od pierwszego, od tego tak zwanego kina młodej kultury, to jest część szerszej formacji, bardzo wydaje mi się istotnej dla rozwoju kultury polskiej w drugiej połowie XX wieku. I to się wiąże z tym przełomem roku 68. Haniebnego, no, nawet w tych ponurych czasach PRL-u, jeszcze w latach 60., w spokojnej epoce, w jej pierwszej połowie, nie wydawało się, że może zajść coś takiego, że rozgrywki wewnątrz partii przekształcą się w taki poniżający narodowy spektakl, że powrócą najgorsze demony dwudziestolecia międzywojennego z antysemityzmem, z taką pogardą, no, inicjowaną jednak przez władzę. W wyniku tego wszystkiego duża część Polaków, Żydów polskich, Polaków pochodzenia żydowskiego, opuściła kraj, a no, to bardzo też dotknęło środowisko filmowe, zwłaszcza, że były to często wyjazdy bezpowrotne Aleksandra Forda, który cokolwiek by o nim mówić, no, nie zasłużył na ten los, który go spotkał, zakończony samobójstwem w roku 80. Jerzego Lipmana, który wyjechał po wielu wahaniach, natychmiast chciał wrócić, odmówiono mu tego powrotu, nie wydano mu paszportu i zmarł w Londynie na początku lat 80. Nie wszyscy mieli to szczęście, jak Kurt Weber na przykład, że doczekali lepszych czasów i teraz on swobodnie kursuje między Polską a Zachodem, wydał niedawno swoje piękne pamiętniki. No ale nas interesuje tu praca tych, którzy zostali i którzy myśleli o swojej przyszłości w Polsce. Więc krótko mówiąc, w wyniku tego wszystkiego mi się zdaje, że doszło wtedy do czegoś takiego, co zauważyli historycy, że to był koniec takiego jakiegoś możliwego paktu z władzą, z wszystkimi instytucjami oficjalnymi. I zwłaszcza sens tej tak zwanej młodej kultury widoczny na wszystkich polach, we wszystkich dziedzinach. Od piosenek Wojciecha Młynarskiego, który zamiast
wcześniejszych piosenek o miłości zaczął po prostu w swoich piosenkach opisywać świat. Niedziela na Głównym, Jesteśmy na wczasach, prawda, taką rzeczywistość perlowską. Poprzez grafikę, dowcip rysunkowy, że dawne rubryki z dowcipami o kelnerach przekształciły się w rysunki Andrzeja Mleczki, który pojawił się w logo Polityki, czy Andrzeja Krauzego w tygodniku Kultura, bardzo w latach 70. ciekawym, kiedy objęła ten tygodnik nowa ekipa redakcyjna. Że jak gdyby krótko mówiąc, trzeba samemu wziąć odpowiedzialność za świat, zacząć go opisywać i myślę, że konsekwencje tej pracy w toku od końca lat 60. przez pierwszą połowę lat 70. doprowadziły do tego, jak inaczej wyglądała Polska w przełomowych wydarzeniach roku 68 z tymi zdjęciami robotników z ponurymi minami, bezradnie niosących na wiecach te wszystkie banery, syjoniści do Syjamu, czy studenci do nauki, czy coś, a rokiem 80, prawda? To się nie wzięło z niczego, to się wzięło właśnie z takiej pracy w kulturze. Więc teraz o filmowej części tej pracy. Grupa debiutów reżyserskich, które zmieniły polskie kino w toku pierwszej połowy lat 70. To Stronnictwo Młodej Kultury, tak zwane. Myślę, że to jest dobra nazwa. Od dużych liter nazwy takiego czasopisma, które miało wychodzić, nie wychodziło w końcu, ale zostało jako nazwanie. Nie mówiłem tu o kabarecie, teatrze i tak dalej. Nie możemy o wszystkim. Na kinie się teraz skupmy. Można ją podzielić na takie cztery grupy, wzajemnie się wspierające. Pierwsza to są tacy inteligenccy rygoryści z poważnymi twarzami, myślący na serio o losie swojej generacji. Ikoną tej filmów tej grupy był niewątpliwie Krzysztof Zanussi, taki pierwszy lider tej generacji. On ze swoją twarzą demonstrowaną na zdjęciach w tygodnikach, ale też twarze jego bohaterów. Ten ukrywający się pod pseudonimem Jan Mysłowicz, Jan, bohater Struktury Kryształu, debiutu Zanussiego. Aż do Stanisława Latały, grającego główną rolę w Iluminacji, takim pokoleniowym filmie. A po środku, na zasadzie akcja-reakcja, czy teza-antyteza, postać docenta, taki typ stworzony przez Zbigniewa Zapasiewicza. Prawdę mówiąc, on powstał w takim filmie telewizyjnym Szansa, przyjaciela i współpracownika Zanussiego, Edwarda Żabrowskiego, ale spopularyzowany został właśnie w filmach Zanussiego, zwłaszcza w telewizyjnym filmie Za ścianą. To były wszystko filmy o, no, jakby wprowadzające przez swoje fabuły i przez opis rzeczywistości taki światowy, zachodni problem być czy mieć, prawda? Wybierające być i rozważające wszystkie trudne okoliczności tego wyboru w warunkach życia w takim nie to totalitaryzmie, w takim skundlonym totalitaryzmie. Czasem mówiono socjalizmie z ludzką twarzą, co w pierwszej połowie następnej dekady, bo to była taka belle époque Edwarda Gierka, to jest zróżnicowany okres, o którym mówię, rzeczywiście tę ludzką twarz częściej odsłaniał. Jest do napisania rozprawa o przemianie wizerunku Krzysztofa Zanussiego między tym debiutem z roku 69, a późnymi filmami niedawnymi. No, krótko mówiąc, coraz bardziej on tracił taką zbiorową sympatię publiczności. Ale to jest osobny temat. Tutaj niewątpliwie tę sympatię ogromną miał i na tę sympatię swoimi wczesnymi filmami zasługiwał. To byłby ten punkt pierwszy, to stronnictwo inteligenckiego rygoryzmu, czy właśnie problemy inteligentów, które były
Ciekawe dla wszystkich, tak jak ciekawe były te wczesne filmy Zanussiego. Po drugie, opis świata. To jest bardzo ważna przemiana w obrębie kina dokumentalnego, która stopniowo przechodziła w obręb fabuły, coraz częściej paradokumentalnej. To się wiąże z wystąpieniem tak zwanej drugiej zmiany, nazywanej czasem Szkołą Krakowską od burzliwego przebiegu Festiwalu Krakowskiego w roku 71, gdzie odrzucono taki liryzm dokumentów poprzedniej dekady, Szkoły Karabasza, z całym szacunkiem dla muzykantów i tych wszystkich filmów, pojawił się dokument ostry, taki demaskatorski, bezwzględny wobec nowej rzeczywistości. Wraz z takim chwilowym osłabieniem cenzury, z pewną życzliwością dla twórców kultury na początku lat 70., na początku dekady Gierka, odbudowywano Zamek Królewski, prawda? Ta ekipa na początku obiecywała pewną hojność wobec twórców, no, pojawiła się możliwość takiego demaskatorskiego dokumentu. Jej takim symbolem był film starszego trochę autora, trochę mentora tej grupy młodych dokumentalistów, Bogdana Kosińskiego, wspaniałej postaci, zawsze warto ją przypominać. Film Na torach, który wygrał Ogólnopolski Festiwal Filmowy w Krakowie właśnie w tym 71 roku, czyli dostał Złotego Lejkonika. To był czysty opis, no, na ile oczywiście z montażem, prawda, na ile dokument może być czystym opisem, taki obiektywny. Warunków pracy ludzi pracujących przy konserwacji torów, których ze względów oszczędnościowych władza trzymała w takich wagonach przy tych torach, żeby nie trzeba było daleko dowozić, nie trzeba płacić jakiegoś hotelu. Oni żyją w warunkach strasznych zupełnie. No a to jest klasa robotnicza, prawda? I ten obraz dramatycznie kontrastował z wszystkimi frazesami o władzy ludu, prawda? I tym wszystkim, co widać było na napisach coraz częstszych i coraz bardziej nie do zniesienia w toku epoki Gierka. Pod koniec, no, wyłonił się lider tej generacji rejestracji wierzącej w taki czysty dokument, Krzysztof Kieślowski. I jak on zaczął przechodzić na stronę dokumentu pod koniec tego okresu, realizując swój fabularny debiut Personel, to stronnictwo znalazło jakby nową twarz. Można sobie wyobrazić, że pomiędzy twarzą zatroskaną bohatera struktury kryształu Zanussiego, myślę oczywiście o tym, który został na wsi, prawda, o tym, który wybiera tę pracę u podstaw pozytywistyczną, a twarzą młodego Juliusza Machulskiego, Romka z Personelu. To jest gdzieś ten obraz takiej niewinności, ale połączonej z przekazywaną widzowi wiarą, że oni coś zmienią, że to będzie uczciwszy świat po wystąpieniu tej formacji. Po trzecie, stronnictwo groteski. Wyśmiewanie, czasem ostre i bezwzględne. Tu oczywiście takim tytułem symbolicznym, bardzo ważnym dla tej formacji młodej kultury, chociaż autorstwa reżysera nieco starszego, był Rejs Marka Piwowskiego, autora jeszcze starszego od Zanussiego o parę lat. On bardzo efektownie wszedł do tego kina dokumentalnego trochę, taką grupą groteskowych filmów, Mchotłuk, film szkolny, zrealizowany pod kierunkiem Andrzeja Wajdy, też warto przypominania. Powstań! Zabraci poległych, za krew przelaną bestią! Tfu! Co się dzieje? Dowody osobiste. To nowe uczucia narodowe. No a zwieńczeniem tego był właśnie Rejs. Film niesłychanie ciekawy, jakby taki celowo niechlujny, naśladujący poetykę kina amatorskiego, a równocześnie bezwzględnie wyszydzający fałszywe ceremoniały czasów PRL-u. Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Ja uważam, że
to jest chyba bardzo rozsądne, co pan mówi. I ten Tomasz chyba jest potrzebny po prostu. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów. Po latach pierwszy polski prawdziwy film kultowy. Byłem świadkiem w takiej projekcji w latach 90., kiedy publiczność, członkowie tego klubu miłośników rejsu na głos wygłaszali najpopularniejsze kwestie, zwłaszcza z dialogu Maklakiewicza z Himmelsbachem o filmie polskim. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. No fajne są filmy zagraniczne, wie pan? Czy tak można, wie pan, jakoś tak, no ja wiem, no... Przeżyć to, przeżyć, wie pan? Przeżyć. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak... Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. No i właśnie, jak mówię o tym dialogu Maklakiewicza z Himmelsbachem, to on wykorzystał tę parę parokrotnie Andrzej Kondratiuk, wspierający to stronnictwo groteski. Też wcześniej jeszcze debiutujący w kinie, jeszcze był operatorem i aktorem w filmach Romana Polańskiego, ale on wtedy się wyłonił, wtedy debiutował w pełnym metrażu tym filmem Dziura w ziemi. Ale zwłaszcza jego telewizyjny film Hydrozagadka po latach okazał się takim jednym z ulubionych filmów młodej publiczności, bardzo inteligentnie wykorzystującym rozdźwięk między takimi fałszywymi pretensjami nowych czasów, że jesteśmy nowocześni, że jesteśmy prawdziwie zachodnim społeczeństwem, a zgrzebnością i głupotą życia publicznego. Będziemy pili koktajl Głuszka. Zdejm kapelusz. Jurku, spokój się. Czytam Time i Epokę. Pijam tylko Ballantyna. Palę Winstony. Dla ciebie mam Wintermensy. Zagraniczne czekoladowe cygara. Zdejm kapelusz. I po czwarte... Last but not least, jak się mówi w takich razach, stronnictwo kreacji. Tacy artyści, którzy też należąc do tej grupy, kreowali rzeczywistość. Robili rzeczy zupełnie nieoczekiwane. Tutaj taką ikoną tej grupy jest debiut fabularny Grzegorza Królikiewicza, kolegi z roku Krzysztofa Kieślowskiego, tworzącego taką przeciwwagę dla jego spokoju i rozwagi. Taki wnoszący element szaleństwa, Grzegorz Królikiewicz. On debiutował takim właśnie szalonym filmem, wspaniałym zupełnie, Na wylot, wciąż najlepszym pewnie w jego dorobku. Z jednej strony no, to jest wynik jego doświadczenia prawniczego, rekonstrukcja prawdziwego procesu morderców Pitawala krakowskiego z międzywojnia z 1932 roku, głośno kiedyś małżeństwo Meniszów. Ale najważniejsze jest, jak on to zrobi. Wykorzystując swoje teorie, rozważania na temat języka filmowego, zwłaszcza tak zwaną teorię przestrzeni poza kadrem, że trzeba więcej zasłaniać niż odsłaniać, żeby denerwować widza, uruchamiać jego wyobraźnię. I sensem odtworzenia, właściwie wykreowania tej historii zbrodni sprzed 40 wtedy lat, z początku lat 30 w Polsce, było sprawienie, żeby widz poczuł się w takiej sytuacji, jak ci ludzie, którzy dokonali zbrodni. Odtrąceni, niechciani przez nikogo, nie widzący przed sobą szans, żeby innymi słowy poczuł ochotę do takiego strasznego czynu. I kocham swoją zbrodnię, bo to jest moja sprawa. Raz w życiu mogłem mieć coś swojego, bo bez przerwy
był mu pokazany i urodzenie, i wygląd, i ci ludzie, i ci mieszczanie. Brakło mi po prostu metody na to życie. No i grupa takich filmów wtedy powstała. Królikiewicz był na pewno największą indywidualnością wśród tych kreacjonistów, ale warto też wspomnieć nazwisko Antoniego Krause, który zaczął też wtedy swoją twórczość filmową i jego debiut kinowy Palec Boży z tego samego okresu, z początku lat 70. też pokazywał taką perspektywę szaleństwa, zaczynaną od odtrącenia. To jest historia młodego chłopca, granego świetnie przez Mariana Opanie, który marzył o aktorstwie i był z roku na rok odrzucany przez komisję rekrutacyjną do Wyższej Szkoły Teatralnej. I on wpadał właśnie w takie szaleństwo z powodu odrzucenia. Proszę natychmiast opuścić salę. Dlaczego właściwie nie chcecie mnie przyjąć? Co? Może brak mi talentu? Może jestem przeciętnym człowiekiem? Skąd do jasnej cholery wiecie, że jestem gorszy od was? No skąd? Czy naprawdę tego nie widzicie? Że to, co robię, jest moją pasją. Dlaczego nie chcecie tego wykorzystać? No dlaczego? Dlaczego nikt tego nie potrzebuje? Proszę stąd wyjść i to natychmiast. Ja tu jeszcze wrócę. Ale wtedy was już nie będzie. No więc jak przypomnieć tę grupę nazwisk, tytułów, to ogromnie silna grupa debiutantów, którzy wsparli kino polskie i spowodowali, że no, starsi koledzy poczuli się sprowokowani do odpowiedzi. I piękne jest to, że ten sam okres, 69-75, właśnie od struktury kryształu do personelu, powiedzmy, Zna wylot i Rejsem w środku, to jest równocześnie znakomity okres twórców dawnej szkoły polskiej, powiedzmy od Soli Ziemi Czarnej Kuca do Ziemi Obiecanej Wajdy, prawda. On też ma swoją nić przewodnią, związaną z, podobnie jak młoda kultura, z szerszym zjawiskiem w kulturze. Mianowicie to jest coś, co gdyby przyjąć taką angielską terminologię historyczno-filmową, wypadałoby nazwać cinema of legacy, kinem dziedzictwa. Ja to nazywam kinem świadomości historycznej, bo to, choć pewnie się złamie i to wypada przyjąć te bardziej światowe terminologie, może kino dziedzictwa rzeczywiście. Kino świadomości historycznej dlatego, że to był właśnie okres, no, też nie bez wpływu tej kompromitacji władzy, w którą kompletnie już przestało się, z którą kompletnie przestało się chcieć paktować, współpracować, traktować ją poważnie. Takie przywrócenie ważności tego, co kiedyś. Cały okres powojenny zachęcał do odrzucenia. I wszystko zaczynamy od nowa, prawda? No, te dawne klasy posiadające, sanacja, doprowadziły do strasznej klęski, wojny. Trzeba szukać nowych wartości. To były te złudzenia na temat kultury ludu, prawda, socjalizmu i tak dalej. W tym czasie zaczęto przywracać zainteresowanie przeszłością. To było widać w życiu codziennym, w powstaniu sklepów Desy, w kupowaniu sobie sygnetów przez przedstawicieli ludu. W literaturze to jest przywrócenie tematyki kresowej, ważności powieści historycznej. Wrócił do Polski wielki pisarz historyczny Teodor Parnicki. Pojawili się Andrzej Kuśniewicz, Andrzej Stojowski. Przedrukowywano Melchiora Wańkowicza i tak dalej.
wartość eseistyki historycznej, którą zaczyna studiować to nowe pokolenie młodej kultury. Jedno z takich pokoleniowych lektur to są Rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego. Historie, biografie ludzi z drugiej połowy XIX wieku, którzy jakoś sobie radzili w sytuacjach zaborów, co dostarczało wzorów postępowania rodzącej się opozycji. W ślad za tym, czy w związku z tym, no, powstawały te filmy twórców niedawnych Szkoły Polskiej, którzy zaczynali nie wprost, niektórzy wprost, Kuc czy Konwicki, niektórzy nie wprost, raczej jak Wajda czy Has, odtwarzać swoje rodowody, opowiadać historię ojców. Andrzej Żuławski, taki przypisujący się do tej formacji, choć pokoleniowo bliższy młodej kulturze, ale ideologicznie czy przez wyobraźnię związany ze Szkołą Polską, wręcz opisał historię swojego ojca i zrobił film swój debiutancki, Trzecia część nocy, według scenariusza ojca i jego biografii w czasie II wojny światowej. Taki idealny przykład tego zjawiska to jest takie odrodzenie reżyserskie Kazimierza Kuca, który na początku tego okresu, właśnie w 1968 roku, przygotował scenariusz bardzo pięknego, oryginalnego od strony estetycznej, filmu Sól ziemi czarnej. Później, dwa lata później, uzupełnionego o część drugą, Perła w koronie. To była taka dylogia, no, po latach uzupełniana, dylogia o Śląsku, o rodowodzie, o losach ludzi poprzedzających życie reżysera w czasie powstań śląskich w pierwszym filmie, w czasie strajków górniczych, co miało swoją dodatkową wagę, kiedy ten film został pokazany na początku dekady lat 70. jako ostrzeżenie jakby w filmie Perła w koronie. Co było szczególnie ciekawe, to były filmy absolutnie takie swobodne, innowatorskie od strony estetycznej, nie liczące się z takim tradycyjnym językiem z powieści Morcinka, absolutnie pozbawione sentymentalizmu w opisie tych śląskich rodzin, śląskiej odrębności kulturowej, jak gdyby szukające języka, właściwego języka dla pokazania takiej plemiennej odrębności. I one narzuciły tę wizję Śląska właściwie do dziś, rozwijaną czasem u kontynuatorów późniejszych, Lecha Majskiego w kinie, czy teraz na przykład Szczepana Twardocha, czy Wojciecha Kuczoka w prozie, dwóch zresztą ulubionych młodych pisarzy Kuca. Więc Kuc po pierwsze. Wajda po drugie. Wspaniały okres od czasu filmu Wszystko na sprzedaż. Właściwie takich 12 lat tłustych. Poza może paroma wpadkami nieuchronnymi, jak się tak dużo pracuje, właściwie wszystko mu wychodziło w tym okresie. A w tym okresie, o którym mówię, może zwłaszcza, ten cykl adaptacji polskiej literatury, zapoczątkowany adaptowaniem opowiadań Borowskiego, Krajobraz po bitwie z roku 69, przez Brzezinę według Iwaszkiewicza, a zwłaszcza dwa monumentalne dzieła z pierwszej połowy lat 70. właśnie odtwarzające tę samą epokę, przełomu wieków, przesilenie, Ziemia obiecana według Reymonta, a wcześniej Wesele według Wyspiańskiego. No, to były takie popisowe adaptacje, żywe adaptacje klasyki literackiej, nie przenoszące akcji do współczesności, ale samą estetyką filmu, rytmem, kreacjami aktorów, obrazowaniem, narzucające widzom rozumienie, że to jest współczesne. Wspaniałych przykładów tego uwspółcześniania nie wprost dostarcza zwłaszcza Wesele. I przypadkiem teraz wyróżniane na tle twórczości Wajdy przez młodych autorów, młodych krytyków. Niedawno przed opublikowali w Krytyce Politycznej taki tom Wajda. I tam Wesele jest ich faworytem. Mówili, jeśli przepracowywać polskość, to tak jak to
robił Wajda wtedy, na początku lat 70., tak pokazując dylematy inteligentów z początku wieku, żeby obywatel PRL-u brał to do siebie. Tak jak brał do siebie to ograniczenie Jaśka, który jedzie gdzieś z tym złotym rogiem, ale przepędzają go z zagranicy, nad granicy. Tu Kozacy, tu Niemcy, tu Austriacy. Po trzecie, Tadeusz Kądwicki, Jak daleko stąd, jak blisko. Taki esej autobiograficzny, właściwie na tle kina światowego, pokazujący, wytyczający nowe drogi. Autor opowiada o sobie, rekonstruuje swój los, chcąc zrozumieć, co się stało za jego życia, ze zupełną swobodą w dziedzinie języka filmowego. Żywi i umarli żyją z sobą razem. Odwiedza bohatera duch, grany przez Gustawa Cholubka i tak dalej, i tak dalej. Ten film wart osobnej analizy. Może czego się lękałeś? Powiedz, czego? Skąd mogę wiedzieć więcej od ciebie? Przecież ty mnie wymyśliłeś. Jestem przez ciebie wymyślony. Wojciech Has, Sanatorium pod Klepsydrą, według Brunona Schulza. No to z kolei taki wyczyn też w dziedzinie języka filmowego i spełnienie marzenia, dla którego Has został reżyserem filmowym. Zaadaptować taką literaturę, która kompletnie się do tego nie nadaje. Zaadaptować prozę Schulza, która spełnia się w języku, w autoteliczności i zaproponować jej filmowy rozdział. Jednej rzeczy trzeba wystrzegać, jednych spraw. Malostkowości, pedanterii i tępej dosłowności. Czy zauważyliście kiedy, że między wierszami pewnych książek przelatują tu mnie jaskółki, całe wersety jaskółek? Należy czytać z lotu tych ptaków. No jak do tego dodać filmy Majewskiego, trochę nawiązujące do ówczesnej mody retro, tak zwanej Zazdrość Medycyna, czy bardzo nawiązujący dialog z kinem młodej kultury, film Zaklęte rewiry, taki prozy Henryka Worcela z dwudziestolecia międzywojennego. Jeśli dodać Stanisława Różewicza, jeśli dodać wspomnianego Andrzeja Żuławskiego z trzecią częścią Nocy. No to mamy całą panoramę oryginalnych rzeczywiście dokonań. A w kinie polskim było coś jeszcze wtedy, poza tym takim kinem wysokoartystycznym. Na początku dekady Gierka, lat 70. władza chciała też pokazać, jak jest bogata i hojna, zaciągnąwszy ogromne kredyty na Zachodzie i dzięki temu za prawdziwie wielkie, ale co ważne, dobrze wydane pieniądze zrealizowano takie widowiska jak przez kilka lat kręcony Potop Jerzego Hoffmana według najsłynniejszego środkowego członu trylogii Sienkiewicza. 5,5-godzinne widowisko, no rzeczywiście spełniające jak gdyby wszystkie marzenia czytelnika tej powieści dziecięcego czy ewentualnego dorosłego o adaptacji filmowej z imponującymi kreacjami wykonawców głównych ról. A potem Noce i dnie Jerzego Antczaka według sagi z dwudziestolecia międzywojennego Marii Dąbrowskiej, opowiadającej z kolei o taki wzorcowy los polskiej rodziny, przekształcającej się z ziemiańskiej w inteligencką od lat 70., czy uwzględniając retrospekcję 60. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. Nie pal tyle, przecież to ci może zaszkodzić. O, jakie ma to znaczenie? Jakie ma znaczenie to wszystko? Co wszystko? Ten świat, te nasze nieprzespane noce. Ci ludzie i wreszcie my sami. Rodzimy się, umieramy, a wszystko toczy się dalej, jakby nas w ogóle nie było. No, jeśli zwrócić uwagę, że przez 3 lata, za rok 74 Potop, za rok 75 Ziemia Obiecana, za rok 76 Noce i Dnie, te filmy znajdowały się w pierwszej piątce nominowanych do Oscara,
Co prawda żaden z nich tego Oscara nie dostał, choć naprawdę ziemi obiecanej się należało, przynajmniej jej. No to widać taką siłę tej kinematografii, niezależnie właśnie od tych wszystkich artystycznych dokonań, o których mówiłem przedtem. Dla obiektywnej równowagi trzeba by jeszcze, jeśli wspomniałem o osiągnięciach kina narodowego, wspomnieć o osiągnięciach takiego kina państwowego. No tu próbował przez wiele lat Bohdan Poręba, taki reprezentujący nacjonalistyczne, właśnie państwowe myślenie wśród polskich filmowców, przez wiele lat w tym odosobniony. No jego film Hubal z roku 75 rzeczywiście spotkał się z poparciem dużej części widowni. Stał się takim odbiorczym zjawiskiem. Nie tyle właśnie jako rekonstrukcja wydarzeń wojennych września 1939 roku, przypominająca legendarną postać majora Dobrzeńskiego, Hubala, ostatniego takiego wataszki, który w 1939 roku najdłużej na czele oddziału walczył, ale przede wszystkim jako pewna postawa takiego kultu państwa. Popularność Hubala powinna była dać do myślenia i można było sobie wyobrazić różne późniejsze podziały, jakie dzisiaj nas męczą i dręczą w Polsce. Wreszcie jako takie widowisko wojenne trzeba wspomnieć serial Kolumbowie, serial telewizyjny według powieści Romana Bratnego, nakręcony przez Janusza Morgensterna. Wprawdzie nie pozwolono mu wtedy na realizację trzeciego tomu powojennego, ale to, co zrobił według dwóch pierwszych tomów powieści Bratnego, no, zasługiwało na wystarczające uznanie i do dziś ten film jest przypominany jako taki wiarygodny obraz pokolenia, które walczyło w Powstaniu Warszawskim.